Cześć, ja nazywam się Adam Buncicki, jestem kulturystą, weganinem, dietetykiem, trenerem. Natomiast nie będę tutaj zbyt dużo mówił o sobie, bo pewnie jeśli oglądasz ten wykład, to już zaznajomiłeś się z tym, kim jestem. Dzisiejszy temat mojej prezentacji, mojego wykładu to weganizm sportów sylwetkowych. Będzie to takie wprowadzenie, czy taki skrót do mojego szkolenia, które już niedługo, i chciałbym po prostu pokazać Ci, na czym mniej więcej one będą polegać, a opowiem o tym, jak oczywiście w ogromnym skrócie wygląda dieta roślinna, trenując siłowo i z czym to się je, takie podstawy, żeby było wiadomo, o czym będą szkolenia, oraz dla takich osób, które chcą poznać same podstawy. Więc podstawa diety roślinnej, podstawą są oczywiście zboża, czyli kasze, ryże, płatki. To źródło przede wszystkim węglowodanów, natomiast także białka. Na przykład kasza gryczana ma w sobie prawie 14 gramów białka i około 65 gramów węglowodanów. Strączki takie jak soczewica, fasola, ciecierzyca, to źródło przede wszystkim białka, natomiast także węglowodanów. Tutaj także w skład tych produktów wchodzą produkty sojowe, takie jak tempeh, tofu, mleko sojowe, nasiona. Na przykład nasiona słonecznika lub migdałowca, bo to wbrew pozorom nie są orzechy. Ostropestu, źródło przede wszystkim zdrowych tłuszczy, a także białka. Pestki, takie jak dyni, moreli i tu podobnie jak nasiona, źródło tłuszczu, ale także białka. Orzechy również podobnie, źródło tłuszczu oraz białka. Są to na przykład włoskie, brazylijskie, w zależności od tego, które nam smakują, bądź jakie minerały chcemy pozyskać. Grzyby, o czym często się zapomina, taki istnieje stereotyp, że one są bezwartościowe, natomiast według skali mięsności odżywczej są to już drugie produkty właśnie pod względem tej gęstości. Wcześniej są tylko rośliny liściaste, takie jak warzywa liściaste, takie jak na przykład szpinak, więc grzyby są naprawdę bardzo wartościowym pożywieniem. Oczywiście mogą to być na przykład borowiki, podgrzybki, czy bardziej popularne pieczarki. W jakiej postaci sobie życzymy i na jaką mamy ochotę, jaką lubimy. Ja na przykład bardzo lubię grzyby suszone. Mogą to być także świeże, bądź jakieś na przykład konserwowe w słoikach. To już jak kto woli. Warzywa i to źródło przede wszystkim witamin, minerałów, ale także troszkę węglowodanów, często także białka, na przykład w przypadku brokułów. Oczywiście nie są to duże ilości, i ja często także zalecam nie wliczania tego do puli kalorii, ponieważ są to naprawdę tak nieistotne, tak małe ilości kaloryki, że z reguły nie opłaca się ich wliczać w dzienny bilans. Są to z takich najbardziej wartościowych, już wcześniej wspominałem, warzywa liściaste, tak jak na przykład szpinak, ale także zalecałbym kiszonki, które są jednym także z najbardziej wartościowych warzyw i sposobów konserwowania żywności, który nie traci, a wręcz dzięki kiszeniu zyskujemy na ich wartości. Dzięki niemu na przykład zyskujemy probiotyki, witaminę C, a nawet dzięki ich spożywaniu nasz organizm wydala mniej witaminy C. Także jest to naprawdę bardzo prosty, szybki sposób na poprawienie wartości i na zakonserwowanie naszych warzyw. Owoce, takie jak truskawki, maliny, jeżyny. Ja tutaj wymieniłem takie najbardziej wartościowe, one nie są przypadkowe, ponieważ są to owoce jagodowe, które właśnie w tej wartości, w tej gęstości odżywczej są na samej górze. Więc nie dość, że te truskawki, maliny, jeżyny i tak dalej mają stosunkowo bardzo mało kalorii, jeśli chodzi o owoce, to mają także bardzo wysoką gęstość odżywczą, co oznacza, że mają właśnie bardzo dużo witamin, minerałów i to ich powinniśmy spożywać jak najwięcej. Teraz z najważniejszych produktów w diecie przejdziemy do faz, na jakie dieta
może się składać. I trzy takie podstawowe fazy, oczywiście ich więcej, natomiast te podstawowe fazy to oczywiście redukcja tkanki tłuszczowej, czyli jeśli mamy ich za dużo, bądź jeśli przygotowujemy się zawodów, zrzucamy tkankę tłuszczową, żeby lepiej wyglądać, żeby może w przypadku osób trenujących, żeby podkreślić kształty naszych mięśni. Następnie nabieranie masy mięśniowej, czyli nie tylko muskulatura, tak jak się kojarzy to z mężczyznami, tak? Bicepsy, klatka piersiowa i tak dalej. Natomiast nabieranie masy mięśniowej to także na przykład pośladki u kobiet, więc absolutnie nie należy tego kojarzyć tylko i wyłącznie mięśnie to mężczyźni, ale także przecież kobietom zależy właśnie na fajnych pośladkach. I ostatnie szlify, to taka ciekawostka dla osób startujących, dla osób startujących w zawodach sylwetkowych się to stosuje wyłącznie. To tak zwany pikwik. To tak w ramach ciekawostki omówię później. Natomiast zaczniemy najpierw od omówienia pierwszej fazy. Oczywiście redukcja podstawowym jej założeniem jest ujemny bilans kaloryczny. Oznacza to, że przyjmujemy mniej kalorii jak potrzebujemy. Na przykład, jeśli nasz dzienny bilans zapotrzebowania kaloryczne wynosi 2,5 tysiąca kalorii, jeżeli będziemy jeść 2200 kalorii, będziemy chudnąć. To jest proste. Dieta powinna być tutaj trzymana jak najbliżej 100%. To znaczy, powinno to być trzymane rygorystycznie. Jeśli będziemy mieć jakieś odstępstwa, ten proces będzie trwał dłużej. Posiłki bywają niezadowalające. To tyczy się głównie zawodników sportów sylwetkowych, którzy muszą schodzić do bardzo niskich poziomów tkanki tłuszczowej. Natomiast osoby, które mają dużo wagi do zrzucenia, dużo masy ciała, tu także może się pojawić właśnie ten problem. Natomiast pamiętajmy, że nie jest to jakiś mus, że redukcja to od razu jest katowanie się dietą i tak dalej. To jest coś, co może wystąpić w końcowej fazie, bądź u zawodników sportów sylwetkowych, albo u osób, które mają bardzo dużo masy ciała do zrzucenia. Dużo warzyw. Ja zalecam jedzenie dużej ilości warzyw podczas diety redukcyjnej. Oczywiście nie tylko, ale szczególnie w tej fazie, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, warzywa mają bardzo mało kalorii. Często wręcz nie opłaca się zwyczajnie ich wliczać, więc praktycznie możemy jeść ich bez ograniczeń. Niektóre warzywa wręcz potrzebują, nasz organizm potrzebuje więcej kalorii, aby strawić dane warzywo, niż samo ono w sobie zawiera. Przykład brokuły. Mało owoców. Niestety, jak już wspomniałem wcześniej, owoce są bardzo zdrowe, niemniej jednak zawierają dużo, stosunkowo dużą ilość kalorii, dużą ilość cukrów prostych, które niestety staramy się ograniczać, ponieważ najważniejszym makroskładnikiem będzie białko oraz tłuszcz. Bez węglowodanów jesteśmy w stanie się obejść, dlatego to głównie z nich rezygnujemy. Zwiększa rola suplementów diety. Niestety jest to w miarę logiczne, że jeśli mamy ujemny bilans kaloryczny, czyli jemy mniej jak potrzebujemy, tych witamin także nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości. Dlatego akurat w tym procesie ta rola suplementów jest troszeczkę większa. W efekcie mamy oczywiście coraz mniejszy procent tkanki tłuszczowej, coraz bardziej widoczne mięśnie, na przykład mięśnie brzucha, pośladki podkreślone u kobiet. Występuje także przyjemne uczucie lekkości, ale w końcowej fazie, to najczęściej u zawodników sportów sylwetkowych, może być nawet spadek siły, mniejsza koncentracja, nawet czasami spadek libido, senność, nerwowość, brak motywacji czy humoru. Natomiast, co bardzo ciekawe, miałem do czynienia z redukcją zarówno na diecie roślinnej, jak i na diecie z mięsem i mam możliwość także obserwowania swoich kolegów, którzy przygotowują się do zawodów na dietach konwencjonalnych. I świetną zaletą diety roślinnej jest właśnie to, że te efekty są naprawdę bardzo mało odczuwalne. Mówię o tych negatywnych efektach. Głównie jest to zaleta tego, że dieta roślinna zawiera więcej witamin i minerałów, że ciągle czujemy, że najadamy się dosyta, ponieważ ma więcej błonnika i tych posiłków jest więcej objętościowo. Więc te efekty uboczne
na diecie roślinnej są mniej odczuwalne i odczuwalne są głównie u zawodników sportów sylwetkowych, gdzie musimy naprawdę do bardzo niskich poziomów tkanki tłuszczowej schodzić. To jest taki przykładowy jadłospis. Mój przykładowy jadłospis podczas przygotowań do zawodów. Rano jadłem jaglankę z rodzynkami. Wcześniej zalewam je gorącą wodą bądź owocami świeżymi. Do tego miksowałem siemię lniane, białko w proszku. Następnie na przykład komosa ryżowa, która zawiera już pełen profil aminokwasowy, dlatego nie musimy mieszać na przykład zbóż ze strączkami. Do tego nasiona słonecznika i warzywa typu brokuły. Następny posiłek, kasza gryczana, która jest tym rodzajem kaszy zbóż, które mają bardzo dużo białka, dlatego lubię je wykorzystywać. Do tego mam zawsze takie uczucie, że to jest kasza, która najbardziej mnie syci. Soczewica, czyli mamy już ten pełen profil aminokwasowy, nasiona słonecznika i warzywa typu szpinak. Następnie to był posiłek potreningowy, kasza jaglana, znowu jakieś owoce. Tutaj nie sugerujcie się tym, że wszędzie są napisane jako owoce rodzynki, ponieważ ja tworzę jadłospisy dla siebie w ten sposób, że mam napisane na przykład rodzynki 30 gramów, to wiem, że to na przykład może zastąpić jeden banan, bądź na przykład jakieś owoce jagodowe, obojętnie jakie owoce, na przykład wiem, jaka wartość ma być tego produktu. I na kolację shake białkowo-tłuszczowy, czyli pozbawiony węglowodanów, natomiast większa ilość tłuszczu. I znowu białko, nasiona lnu i ostropestu plamistego, czyli tego ostu. I przejdziemy do diety masowej, czyli kolejna faza. Tutaj oczywiście założenie jest odwrotne jak w diecie redukcyjnej. Zależy nam na dodatnim bilansie kalorycznym, więc analogicznie, jeśli tam przyjęliśmy za dzienny bilans kalorii 2500, tutaj jeśli na przykład byśmy zjadali 2800, 3000 kalorii, będziemy tyć. Czy to robimy celowo, czy nie, to taka jest zasada i po prostu nie ominiemy tych wahań naszej wagi, czy to będzie wzrost, czy to będzie spadek. Jadłospisu tutaj myślę, że nie musimy się trzymać aż tak rygorystycznie. Myślę, że to jest taka dieta bardziej przyjemna dla nas, chociaż też niekoniecznie. Zależy jaki mamy somatotyp, czyli typ budowy ciała. Dla ektomorfików, czyli dla takich osób z natury szczupłych, trudniej będzie właśnie zrobić masę mięśniową, trudniej będzie na diecie masowej i te osoby będą właśnie musiały się trzymać tego jadłospisu bardziej restrykcyjnie, będą musiały wpychać, tak mówiąc kolokwialnie, te jedzenie. Natomiast dla osób takich na przykład jak ja, okres masowy jest bardzo prosty i tego jadłospisu nie muszę się trzymać tak rygorystycznie, to jest po prostu dieta bardzo przyjemna. Suplementacja jest tutaj ograniczona minimum, a właściwie nie jest, tylko powinna być, ponieważ to jedzenie powinno być jak najbardziej wartościowe, dzięki czemu nie musimy zażywać suplementów diety. Im ta dieta będzie bardziej odżywcza, tym mniej suplementów będziemy przyjmować. Dowolna ilość warzyw i owoców. I to jest takie moje założenie, które polecam. Tych owoców nie musimy już sobie odmawiać. Warzyw oczywiście jak zawsze także nie, więc warto z tego korzystać. Zawsze jemy to, co lubimy i dosyta. W przeciwieństwie do diety redukcyjnej, tutaj mamy ten komfort, że nie zawsze musimy jeść mniej, bo czasami niestety, ale się nie najemy. Tutaj, tak jak już wspominałem, to głównie zawodnicy sportów sylwetkowych. Osoby, które po prostu chcą schudnąć, absolutnie nie muszą się tak katować. W efekcie coraz mniej masy tłuszczowej, przepraszam, mam tu mały błąd w prezentacji. W efekcie coraz więcej masy mięśniowej, siły, ale także większy poziom tkanki tłuszczowej. I to się zgadza, czyli jest wszystko dobrze. Niestety masa i większa ilość kalorii to także troszeczkę więcej masy tłuszczowej. Nie da się tego ominąć, chociaż na diecie roślinnej jest to o wiele łatwiejsze.
Tak jak już wspominałem, mam doświadczenie z obydwiema dietami, obserwuję swoich kolegów sportowców sylwetkowych i właśnie to jest ta zaleta, która mi się podoba, że jak to się mówi, ja robię tą suchą masę mięśniową, nie zalewam się tak, co jest bardzo ogromnym plusem. Więc przybieram na masie mięśniowej, tak? To jest założenie tej diety. To jest taki mój przykładowy jadłospis. Z rana zawsze po przebudzeniu wypijam wodę. Lubię sobie na przykład tam dodać cytryny. To tak do około godziny od przebudzenia do śniadania wypijam gdzieś około 700 ml wody. Do tego lubię sobie dodać owoce Amazonii albo elektrolity z BCAA. Na śniadanie standardowo jaglanka, drugie śniadanie. I to jest też taki u mnie standard, ponieważ Wam to może się wydawać troszeczkę monotonne, natomiast ja zwyczajnie nie lubię kombinować, nie mam na to czasu, oczywiście jem często coś innego, natomiast jeśli sam dla siebie gotuję, tak, jeśli mi się spieszy, jeśli nie mam zbytnio czasu i głowy kombinować, właśnie tak to wygląda, że reszta posiłków to u mnie połączenie strączków ze zbożami, do tego nasiona i warzywa. Następny posiłek to samo, tylko na przykład soczewicę zmieniam na fasolę, a na przykład kaszę gryczaną na kaszę pęczak, na przykład pestki dyni na nasiona słonecznika. Przed treningiem jakieś suplementy diety, na przykład BCAA z elektrolitami i Thermoplus, to są takie. To jest takie wszystkie te suplementy są z siły roślin. Jak ktoś kojarzy tą firmę, to na pewno wie, że to jest, tam jest cynamon cejloński, bardzo takie fajne, naturalne, naturalnie pobudzające wyciągi z roślin. I podczas treningu znowu owoce Amazonii, elektrolity, sól himalajska to jest właśnie bardzo, bardzo fajne podczas treningu, szczególnie na przykład ramion, klatki piersiowej, bo sól zatrzymuje wodę. Akurat wtedy to jest przydatne, ponieważ woda jest odpowiedzialna za pompę mięśniową, więc to naprawdę fajnie sobie wrzucić. Około niecały litr wody wypijam podczas treningu, także wyciskam sobie często cytryny. Natomiast ile tej wody to jest kwestia bardzo indywidualna i zależy także od intensywności, od długości treningu. Po treningu jak zawsze coś o węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, czyli na przykład kasza jaglana, białko, owoce. Na przykład to do tego dodaję troszeczkę cynamonu. Kolacja, komosa ryżowa, migdały, grzyby suszone, brokuł kiszony, przecier pomidorowy, czosnek. To taki, tak wygląda przykład tego, co jem na kolację. Natomiast jeszcze przed pójściem spać często wypijam jeszcze dodatkowo taki shake białkowo-tłuszczowy, który składa się z białka i zmiksowanych nasion lnu czy ostoprestu plamistego. Przekąski w ciągu dnia, które stanowią na przykład przekąskę między posiłkami bądź po posiłku. Na przykład w ciągu tego dnia zjadłem ze 3 banany, 2 kiwi i około 300 gram winogron. Jeśli jesteście ciekawi, jak to w sumie wyglądało, podsumowując makroskładniki i kalorie, to było między 3600 a 3800 kalorii, 200 gramów węglowodanów, 500 gramów, przepraszam, 200 gramów białka, 500 gramów węglowodanów, 80 gramów tłuszczu. Ostatnie szlify, czyli tak zwany peak week, w Polsce często nazywane ketozą, chociaż to jest tylko jedna z części tego procesu. To opowiem w ramach ciekawostki. Na zdjęciu widzimy drugi dowód na to, że na diecie roślinnej da się być dobrym kulturystą. Jest to mój trener, bo każdy zawodnik powinien mieć swojego trenera, nawet dalej przy zawodnicy na świecie mają swoich trenerów. Marcin Jabłoński, który jest wegetarianinem od wielu lat, a był najcięższym kulturystą w Polsce. Teraz już oczywiście można powiedzieć na emeryturze sportowej. Więc jak wyglądają konkretnie te ostatnie szlify? Od 6 do 3 dni przed zawodami jemy mało węglowodanów. A to po to, aby wyczulić nasz organizm na podaż tych węglowodanów. Dzięki temu
przed samymi zawodami, powiedzmy jeden dzień, dwa dni, to też kwestia bardzo indywidualna. Zaczynamy przyjmować te węglowodany, a węglowodany są odpowiedzialne za pełność mięśni, więc gdy one były tak wyczulone przez te dni na ich podaż, te mięśnie zaczynają nam się nam je przyjmować, zaczynają być pełne, pękate i o wiele lepiej wyglądają. Najpierw pijemy bardzo dużo wody, później minimalne ilości. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład tydzień przed zawodami zaczynamy pić po 10-15 litrów wody, żeby nasz organizm przyzwyczaił się do częstego jej wydalania. Więc dużo sikamy, przed zawodami obcinamy tą wodę, nasz organizm cały czas jej dużo wydala, a my przestajemy ją przyjmować, więc dużo sikamy i tracimy tą wodę z organizmu. Dzięki temu wody pod skórą jest coraz mniej i dzięki temu skóra jest cieńsza. A następstwem tego są przecież lepiej widoczne mięśnie. Jak najmniej błonnika i objętości posiłków, brak warzyw i owoców. Jest to spowodowane tym, że błonnik jest odpowiedzialny za pełność żołądku. My niestety musimy się troszeczkę pomęczyć, aby objętość tych posiłków była jak najmniejsza, ponieważ chcemy mieć jak największą talię. I jest to jeszcze naprawdę bardzo dużo różnych kombinacji i temu mógłbym poświęcić inny wykład, typu na przykład alkohol, bo przecież kac to jest odwodnienie, więc gdy wypijemy sobie troszeczkę wódki przed zawodami, to jeszcze więcej zejdzie nas z tej wody. Tak samo sód, pokrzywa, która również jest odpowiedzialna za wydalanie wody z naszego organizmu, imbir i tym podobne. Naprawdę jest tego bardzo dużo. I tutaj już jest znikoma ilość suplementów i odżywek, ponieważ nasz organizm różnie na nie reaguje. Też chcemy już to, co one miały nam pomóc, to pomogły. W tym momencie mogą nam już może nie zaszkodzić, chociaż są takie suplementy, ja używam tych naturalnych suplementów, które raczej nie zaszkodzą, nic się nie stanie, ale dla bezpieczeństwa to jest ważne wydarzenie zawody, więc raczej się od tych suplementów odchodzi już. Pożądany efekt to jak najcieńsza skóra oraz jak najbardziej pełne i napompowane mięśnie, więc to zostawcie tylko dla zawodników. Ja wam to mówię w ramach ciekawostki. Jest to naprawdę bardzo złożony proces i indywidualny dla każdego zawodnika. I jak już wspominałem, to trzeba by było poświęcić temu oddzielny wykład. Natomiast wspomniałem o tym, aby pokazać wam, że chudnięcie czy budowanie masy mięśniowej to jest zupełnie co innego dla osoby, która ćwiczy tak dla fanów, dla siebie, a zupełnie co innego dla zawodników. My to traktujemy naprawdę jak coś, co ma nas przybliżyć do celu, pomóc wygrać zawody i musimy się często pomęczyć. I jaki ten świat odżywiania jest niesamowity. Wszystko to, co przyjmujemy do naszych ust i ma wpływ na to, jak wyglądamy. O wadach i zaletach diety roślinnej już troszeczkę wspomniałem wcześniej, natomiast jeszcze tak podsumujemy sobie to na koniec. Zalety: szybciej zrobimy formę i nie zalajemy się tak podczas robienia masy. Szybciej zrobimy formę, to znaczy, że podczas redukcji tkanki tłuszczowej te posiłki są większe objętościowo, mają więcej błonnika, mniej kalorii, a więc możemy przyjmować tą samą ilość kalorii, bardziej się najadając, lub mniejszą ilość kalorii, najadając się tak samo. To jest logiczne. Nie zalajemy się tak podczas robienia masy. Tutaj analogicznie. Te posiłki tą samą ilością kalorii najemy się bardziej niż mielibyśmy spożywać produkty odzwierzęce, więc zauważyłem to także u siebie, że po prostu robiąc masę mięśniową nie zalewam się tak tłuszczem. Szybciej się zregenerujemy i będziemy mieć więcej energii. To doceniają szczególnie zawodnicy sportów wytrzymałościowych, na przykład zawodnicy motocrossu, których mam okazję prowadzić, lub także biegacze, na przykład Scott Jurek, który jest jednym z najlepszych chyba ultramaratończyków, jest właśnie na diecie 100% roślinnej. Zachwalają oni właśnie zdolność regeneracji, więcej energii. Wynika to z tego, że dieta roślinna ma więcej witamin, minerałów, bardziej oczyszcza organizm, nie ma w sobie
jak w dzisiejszych czasach mięso, dużo, dużo antybiotyków i innych rzeczy, które są niezdrowe. Twoja dieta będzie tańsza i to jest cecha tej diety, której bardzo dużo osób się obawia, a fakty są takie, że produkty odzwierzęce są droższe. Jest to bardzo logiczne, ponieważ wytłumaczyć możemy to w ten sposób. Krowa, czy świnia, czy kurki muszą jeść rośliny, aby następnie było z nich mięso, czy były jajka, mleko i tak dalej. Więc logiczne jest to, że te rośliny muszą być tańsze. Dlatego można porównać sobie na przykład kilogram. Ciężko mi teraz powiedzieć, jakie są ceny. Natomiast załóżmy, że kilogram piersi z kurczaka będzie kosztował 20 zł, a kilogram soczewicy będzie kosztował około 10 zł. A jeszcze z tej soczewicy po ugotowaniu będzie jej 3 razy więcej. Natomiast gdy ugotujemy sobie tego kurczaka, ta objętość przecież jego spada, ta waga. Więc no jest to logiczne, że to naprawdę jest dużo tańsze. Co jest droższe? Oczywiście wszystkie te produkty przetworzone, które mają znaczek vegan, to jak najbardziej jest drogie, jest droższe, to z automatu jest 2 razy droższe. Natomiast osoba chcąca zdrowo się odżywiać je takie produkty bardzo sporadycznie, więc to nie mylmy tego, że coś z napisem vegan ma jest od razu 2 razy droższe, ponieważ takie produkty naprawdę powinno się jeść bardzo sporadycznie. Wady. Jeśli jesteśmy typowym ektomorfikiem, może być nam trudniej przybrać na masie, co już wspomniałem wcześniej. Natomiast nie jest to absolutnie żadna wymówka, ponieważ są nawet strongmeni na dietach roślinnych, którzy przecież muszą spożywać ogromne ilości kalorii. Natomiast jest to swego rodzaju wyzwanie właśnie dla tych osób, którym jest bardzo ciężko przytyć, ponieważ trzeba bardziej manipulować tą dietą, aby spożywać dużą ilość kalorii. Musimy uważać, aby nie przesadzać z błonnikiem. I to jest ta zaleta diety roślinnej, czyli duża ilość błonnika, może także okazać się wadą, jeżeli zwyczajnie nie kontrolujemy tej diety i nie zwracamy uwagi na to, co jemy. To znaczy, jeśli na przykład ja robię to w ten sposób, że jeśli jestem na masie i spożywam dużą ilość kalorii, to na przykład ze zbóż wybieram ryż, który jest już oczyszczonym zbożem i nie zawiera on błonnika. Więc ja tak sobie radzę w ten sposób i pewnie trochę osób zauważyło to, że będąc na diecie roślinnej mają wzdęcia, czy robi im się okrągły brzuszek. To właśnie jest zaleta czy wada błonnika i właśnie trzeba z tym uważać i zwyczajnie prosto tym manipulować. Mamy produkty, które mają dużo błonnika, mamy produkty, które mają mało błonnika lub wcale, dlatego powinniśmy zwyczajnie to kontrolować i jeśli mamy problemy ze wzdęciami, to na przykład jeść więcej ryżu zamiast innych zbóż, czy na przykład ze źródeł białka wybierać tofu, które także nie ma błonnika. Jest to naprawdę proste, czy na przykład ze źródeł tłuszczu wybierać więcej olei. Decydując się na start w zawodach, będzie nam trudniej zrobić ketozę i to jest... To tyczy się praktycznie tylko zawodników sportów sylwetkowych, gdzie popularna jest ta ketoza przed zawodami. Ketoza polega na jedzeniu głównie białka, a jak wcześniej wymienialiśmy sobie produkty roślinne, występowało w nich zawsze białko i tłuszcz, bądź białko i węglowodany. Bardzo trudno o produkt w 100% roślinny, który miałby w sobie samo białko. Oczywiście występują takie, na przykład może tofu, może jakiś seitan, oczywiście także białko, natomiast nie jest to takie łatwe. Zauważcie, że w produktach odzwierzęcych wystarczy mięso czy białka jaj i już mamy praktycznie w 100% białko, więc o tyle jest to trudniejsze, natomiast jest to naprawdę mały odsetek osób, a jak widzicie, ja jestem kulturystą na diecie w 100% roślinnej i jakoś sobie z tym radzę, więc to jest po prostu takie wyzwanie. I wspomnijmy sobie jeszcze w ogromnym skrócie o suplementacji. Podstawą oczywiście na diecie roślinnej jest B12, bo nic, co wyrasta z ziemi, nie ma tej witaminy. Niestety trzeba ją suplementować.
D3, natomiast pozostałe suplementy są to takie, które powinna suplementować nie tylko osoba na diecie roślinnej, natomiast według mnie zdecydowana większość społeczeństwa. Witamina D3 w naszej szerokości geograficznej praktycznie w każde dni oprócz tych letnich, oprócz pory roku lato. Izolat białka dla osób ćwiczących siłowo. Probiotyki, czyli to, co znajdziemy w kiszonkach, a także zalecam te probiotyki w kapsułkach roślinnych, na przykład celulozowych, ponieważ jesteśmy tak naprawdę tym, co przyswoimy, a nie do końca tym, co zjemy, ponieważ możemy zjeść jakiś produkt, a on nie do końca się przyswoi, ponieważ to nasza flora bakteryjna, a co za tym idzie probiotyki, są odpowiedzialne za to, jak nasz organizm wykorzysta dany produkt. Więc naprawdę bardzo warto o to zadbać. I kreatyna, taki podstawowy suplement dla osób szczególnie ćwiczących siłowo. Jest to jeden z najstarszych, najlepiej przebadanych suplementów, który 100% działa, jest najtańszy i naprawdę daje świetne efekty. W 100% naturalnych oczywiście. I ja polecam kreatynę, jak i każde inne suplementy. Najlepiej w proszku, bez żadnych smaków, czyli bez smakową, bez żadnych dodatków typu tauryna, po prostu 100% kreatyna i nic poza tym. To jest najlepsza, najbardziej zdrowa opcja. Źródło suplementów polecam sklep Siła Roślin, gdzie są w 100% wegańskie, 100% naturalne suplementy diety i odżywki, zwyczajnie najlepsze. I mówię to szczerze, gdybym nie współpracował z firmą Siła Roślin, to i tak bym kupował ich suplementy, więc to jest naprawdę świetna firma i ci właściciele Siły Roślin po prostu mają fioła na punkcie jakości, więc naprawdę warto zapoznać się z tymi produktami, jeśli planujemy jakąś suplementację. Tam przy okazji także będziecie mieli 10% rabatu na hasło Adam10. Moje posiłki i tutaj już na koniec kilka przykładów, jak to wygląda w praktyce. Na przykład 50 g kaszy, 70 g soczewicy, 20 g nasion słonecznika, szpinak, grzyby suszone. Ja jako sos często traktuję przecier pomidorowy, czyli mamy 100% pomidorów, najzdrowszy sos i najtańszy, jaki możemy mieć. Przyprawić możemy sobie sami, na przykład tymi grzybami suszonymi, pieprz, sól, zioła prowansalskie i tak dalej. Także zachęcam do tego, aby komponować sobie sos w ten sposób, żeby bazą był przecier pomidorowy, a nie jakiś sos gotowy, które już na pierwszym miejscu w składzie zaraz po wodzie mają cukier. Naprawdę warto postawić na ten przecier, a dodatkowo pomidory są jednym z bardzo niewielu warzyw, które po przetworzeniu zyskują na wartości, więc tak naprawdę kupując taki przecier pomidorowy mamy jeszcze więcej likopenu, jeszcze więcej innych witamin, minerałów, które posiadają pomidory, bardziej skondensowane. I oczywiście warzywa. Tutaj mamy makaron z warzywami. To jest także świetna opcja dla osób, które jedzą makaron, a na przykład zależy im na ograniczeniu węglowodanów lub większej podaży białka. Obecnie w sprzedaży są makarony nie tylko pszenne, natomiast także na przykład soczewicy bądź ciecierzycy i są one zrobione w 100% właśnie z tego produktu. Więc jeśli kupujemy na przykład makaron z soczewicy, mamy takie same makroskładniki, jakbyśmy jedli soczewicę. A niektórym po prostu bardziej smakuje, bardziej odpowiada konsystencja właśnie makaronu, więc jest to naprawdę fajna opcja. Komosa ryżowa, jak już wspomniałem, jest to naprawdę bardzo fajna opcja, ponieważ zawiera ona ten pełen profil aminokwasowy, czyli to pełnowartościowe białko, wszystkie aminokwasy egzogenne, które są nam potrzebne. Do tego grzyby suszone, które jak widzicie bardzo lubię dodawać, z tego względu, ponieważ nie bez powodu mówi się na nie leśne mięso, ponieważ tak naprawdę one mogą dobrze przyprawione, dobrze przygotowane, przypominają smak mięsa. I naprawdę ja, szczerze powiedziawszy, bardzo to lubię. I one są także bardzo wartościowe, już o czym wcześniej wspominałem, więc warto je mieć w swojej diecie. I do tego jakieś warzywa typu brokuły. Ten posiłek już był. Chyba cofnąłem.
I cheat meal. Tak jak już wspominałem, diety nie trzymamy, nie zawsze musimy trzymać na 100%, szczególnie jeśli nie jesteśmy sportowcami sylwetkowymi. Jak widzicie, ja też sobie pozwalam od czasu do czasu na małe co nieco. Tutaj widzimy na przykład pizzę, oczywiście w 100% roślinną. W dzisiejszych czasach nie ma żadnego problemu, żeby zjeść sobie takie pyszności i żeby one były wegańskie. Ciasta, jakieś drożdżówki, lody, gofry, wszystko jest w 100% roślinne, więc naprawdę doceńmy to także, że nastały już takie czasy, gdzie weganizm jest bardzo modny, że na wyciągnięcie ręki możemy mieć te zastępniki, gdzie występują produkty odzwierzęce, to my mamy w 100% roślinne i możemy sobie ze smakiem zjeść zupełnie to samo, co na diecie konwencjonalnej. To by było tyle ode mnie, taki ogromny skrót diety roślinnej w sportach sylwetkowych. Jeśli Was to zainteresowało, to zapraszam po więcej na moje szkolenia oraz do współpracy. Jak już wspominałem, jestem dietetykiem i trenerem, co pewnie wiecie, więc także kulturystą z doświadczeniem, więc na tych szkoleniach będę chciał nauczyć się każdego, aby był w stanie ułożyć swój jadłospis dla siebie. I myślę, że tym będą się wyróżniać te szkolenia. Nie mam zamiaru być takim wykładowcą, który po prostu do Was coś tam mówi, pokazuje prezentację i bierze pieniądze. Mi zależy na tym, aby Was nauczyć, aby przyszli do mnie moi najwierniejsi odbiorcy i żebym ich po prostu nauczył tego, co sam przez te lata doświadczenia na diecie roślinnej w kulturystyce zdobyłem. Więc tyle ode mnie. Ja dziękuję za uwagę. Hej!